Witam Was, kochani, bardzo serdecznie, z tej strony Broda. Dzisiaj zabiorę Was na eksplorację pewnego bardzo ciekawego pałacu, urzekającego architektonicznie i będącego na pewno perełką, jeśli chodzi tutaj o region Zagłębia Dąbrowskiego. Zobaczymy go tylko z zewnątrz, ponieważ jest on siedzibą sądu rejonowego. No i niestety z kamerami do środka póki co wejść nie możemy. Serdecznie zapraszam. Pałac został wybudowany w latach 1900-1903 na zlecenie Oskara Schona. Piękna, eklektyczna budowla stanęła na działce kupionej w 1885 roku przez rodzinę Schonów od hrabiego Mortimercickiego nad rzeką Czarną Przemszą. Pierwszy właściciel zginął podczas rewolucji w 1905 roku i w pałacu zamieszkali Franz i Emma Schon. W czasie pierwszego powstania śląskiego w 1919 roku w budynku pałacu była siedziba dowództwa powstania oraz dowództwa obrony plebiscytu przygotowującego trzecie powstanie śląskie w 1921 roku. Pożar Przędzany w 1907 roku oraz I wojna światowa przyczyniły się do pogorszenia sytuacji finansowej rodziny Schonów, przez co pałac został wydzierżawiony i zaadoptowany na potrzeby sądu. W okresie okupacji niemieckiej mieścił się w nim Deutsche Haus, a od 1945 roku budynek pełni ponownie funkcję siedziby sądu. No, trzeba przyznać, że bryła robi wrażenie, zwłaszcza ta charakterystyczna wieża u góry. Podejdźmy sobie tutaj. Do środka niestety nie wejdziemy, ponieważ budynek obecnie jest zajmowany, mieści się w nim siedziba sądu. No, tu takie fajne podziemia. Czyli część parterowa. Zobaczymy. Zobaczcie, jakie fajne te poręcze takie. No, jak sami widzicie. Wejdźmy sobie, chyba nas nikt nie wygoni. Ale jesteśmy tutaj na górnej tej teraz kondygnacji. Tam jest jakaś pamiątkowa tablica. Podejdźmy może zobaczyć. Jak sami widzicie, gmach ten był siedzibą dowództwa i powstania śląskiego w roku 1919 oraz siedzibą dowództwa obrony plebiscytu przygotowującego trzecie powstanie śląskie w roku 1921. Ok. Bardzo ciekawa architektura. Niemalże jak pałac z bajki. Dobrze, zobaczymy, co się kryje po drugiej stronie. I tutaj mamy już ten pałac od drugiej strony. No, trzeba przyznać, że bardzo ładnie się prezentuje. Ciekawe elementy starej architektury. Tam z tyłu wieża. I wejście kolejne na taras z tamtej strony.
podejdziemy sobie tam za chwilkę. Tutaj taka fajna jest ścieżka, można spacerować i podziwiać architekturę tego niezwykle pięknego pałacu. Przejdźmy sobie tutaj koło głównego wejścia. Ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Coś niesamowitego. Do środka niestety nie wejdziemy, bo... Ale te drzwi, te zdobienia, coś niesamowitego. To robi wrażenie. No, jak widzicie, to jest sąd. Nie będziemy już tutaj zakłócać spokoju. Myślę, że taki krótki materiał też Wam się spodobał.